Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Jego nierozerwalna więź z Bogiem, tekst pamięciowy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. 1 Jana, rozdział 2, werset 6. Adwentyści są ludźmi kochającymi pokój. Czujemy się dobrze, gdy zbór i jego wierni mają dobrą opinię, a wszyscy wokół dobrze o nas mówią. W jaki sposób zareagowalibyśmy jednak, gdybyśmy któregoś dnia zobaczyli w gazetach wielkie nagłówki nazywające nas ofiarami losu, elementami destrukcyjnymi lub buntownikami? Czy nasze poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do Boga byłyby dość silne, by nas podtrzymać na duchu? Dzisiaj podziwiamy i wielbimy Jezusa, ale czy możemy chociaż w niewielkim stopniu wyobrazić sobie, jak On się czuł, gdy był szkalowany, a najwyższe władze cywilne i religijne przypisywały Mu wszelkie zło? U kresu Jego życia znieważyli Go także rzymscy żołnierze. Ubrali Go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli Mu ją na głowę. I poczęli Go pozdrawiać. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. I bili Go po głowie trzciną i pluli na Niego, a upadając na kolana, bili Mu pokłony. I wyprowadzili Go na ukrzyżowanie. Jak człowiek może znieść takie fizyczne i psychiczne upokorzenie? Jak może pozostać spokojny, gdy cały świat zwraca się przeciwko niemu i nikt nie staje po jego stronie? Jezus wytrwał dzięki łączności z Bogiem, o czym będziemy mówić podczas studium bieżącej lekcji. Wczesne lata. Zobacz Łukasz, rozdział 2, werset 40. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Jak podkreśliliśmy wcześniej, niewiele wiemy o wczesnych latach życia Jezusa. Mamy sporo informacji o okolicznościach Jego narodzin, a następnie znamy Jego epizod z dzieciństwa, wizytę w świątyni w wieku 12 lat. I to wszystko, aż do chrztu i rozpoczęcia publicznej działalności, gdy miał lat około 30. Mimo to możemy przyjrzeć się jego życiu na tyle, na ile znamy, a następnie wyciągnąć uzasadnione wnioski co do duchowego fundamentu, na którym się ono opierało. Jeśli na podstawie własnego doświadczenia rozumiemy, że stabilność i siła, jakie widzimy w Jezusie, nie stały się Jego udziałem w ciągu jednego dnia, ani nie rozwinęły się na duchowej płciźnie i powierzchowności, to musimy dojść do wniosku, opierając się także na własnych doświadczeniach, że wypływały one z mocnej więzi z Bogiem. Przeczytaj jeszcze raz sprawozdanie z wizyty nastolatniego Jezusa w świątyni. Zobacz Łukasz, rozdział 2, werset 39-52. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, że iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli i słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzewszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.
Co w tym opisie pomaga nam zrozumieć duchową podstawę, na której wzrastał on w młodości? Jaką rolę odgrywali w tym wzrastaniu jego rodzice? Wydaje się niewiarygodne, że poza opisem okoliczności narodzin Jezusa jest to jedyny fragment Biblii mówiący o wczesnych latach jego życia. Ponadto bibliści szacują, iż znaczącą część treści Ewangelii dotyczy ostatniego tygodnia życia Mesjasza, tygodnia pasyjnego, a nie jego biografii jako takiej. Ewangelie zostały napisane najwyraźniej w jasno określonym celu. Przedstawiają przede wszystkim dwa najpiękniejsze wydarzenia, na których opiera się chrześcijańska wiara. Tajemnice narodzin Jezusa, inkarnacja oraz znaczenie Jego śmierci i zmartwychwstania. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami widzimy Jego ofiarne życie pełne służby i poświęcenia. Słusznie możemy założyć, że zaangażowanie i poświęcenie, jakie dostrzegamy w Jego publicznej działalności, było owocem stałej, głębokiej, osobistej więzi Jezusa z Bogiem. Czego możemy nauczyć się od Chrystusa, by zastosować to we własnym życiu duchowym? Dziękuję.